jasna strona mocy w kontestacji. Witajcie po jasnej stronie mocy w Radiu Kontestacja. Dziś wita Was Krzysztof Brzyński. No, dzisiejsza nasza audycja będzie dosyć nietypowa, ponieważ damy Państwu pewną krótką relację z niesamowitego sportowego wydarzenia. A to wydarzenie właśnie dzisiaj rozpoczyna się ze wschodnich, odległych stronach naszego kraju. Dla niektórych odległych, pewnie dla niektórych nie. Oczywiście większość mainstreamowych i popularnych stacji radiowych oraz telewizyjnych pokazywała olimpiadę, tak, w Londynie. Różne tam się rzeczy działy. Uważamy, że tam najlepsi z najlepszych toczyli boje o swoje trofea, ale nie wszyscy wiedzą, że na terenie pewnej podlaskiej wsi dokonała się pewnego rodzaju ważna rzecz sportowa naszego kraju. Ale o tym zaraz. Jak przypomnę, misją Jasnej Strony Mocy jest promowanie, nagłaśnianie pozytywnych zjawisk, jakichś inspirujących wydarzeń, a także godnych naśladowania społecznych postaw. Dlatego tylko u nas, tylko w Radiu Kontestacja, relacja na żywo z pierwszej historycznej hiperolimpiady. Dla Państwa komentuje nas specjalny wysłannik, Remigiusz Matuszkiewicz. Halo, halo, Remku, słyszysz mnie? Remku? Halo Krzyśku, słyszę Cię dobrze i mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Witam Państwa bardzo gorąco z Bobry Wielkiej. To tutaj, w niewielkiej popegeerowskiej wsi na Podlasiu, kilka godzin temu rozpoczęły się zmagania prawdziwych, choć może mało znanych, sportowych herosów. Ale zanim przekażę Państwu relację z przebiegu zawodów, o tym, jak doszło do realizacji tej nieprawdopodobnej inicjatywy, opowie nam pomysłodawca imprezy i prezes Towarzystwa Krzewienia Sportów Ekstremalnych na terenach wiejskich, pan Walenty Pochwała. Witam pana. No dobry wieczór. Jak zrodził się pomysł na tak ogromne przedsięwzięcie? No, jak to sobotę z sołtysem żeśmy mieli taki, jakby to powiedzieć, twórczy wieczór i tak żeśmy dyskutowali, jak przyciągnąć turystów na nasz teren. I to była chwila takiej jakiejś głębokiej zadumy, jakiejś takiej nawet nostalgii. Wie pan, no niedawno skończyło się euro. Kupę ludzi przyjechało do Polski, no. Ale do nas nie dotarli, wie pan, no. Mieszkańcy wsi czuli się mocno wyizolowani od społeczności europejskiej. No to przejawiało się masową depresją, zwiększeniem spożycia, prawda, no. A co za tym idzie, no, częstszymi zgonami, jakby nie było. Musieliśmy wziąć sprawy w swoje ręce i zacząć działać, bo sytuacja robiła się dramatyczna, wie pan. Żeśmy zdecydowali postawić wszystko na jedną kartę, no, żeby tylko ktoś zechciał tu przyjechać do nas pod tą białoruską granicę i przy okazji zostawić, no, trochę gotówki, prawda? No tak, oczywiście. A w którym momencie powstała wizja stworzenia hiperolimpiady? No tak, wie pan, jak sięgam pamięcią, to było po piątej, nie, no chyba po szóstej kolejce, jak maliniak grzmotnął w łezką centralnie w pod sołtysa. Wykonał cztery salta, siorobo wleciał przez okno i wylądował perfekcyjnie na rękach sołtysowej. A rzekomita, dosyć masywna, wie pan, to się trochę wygięła, zakołysowa, ale chłopa utrzymała, no. No to było niewiarygodne wręcz. Panie, takie jakieś, no, mistyczne przeżycie. I wtedy otrzymałem wizję, że my mamy niesamowity potencjał. Bo we wsi takich wyczynowców to więcej by się znalazło. No na przykład taki Wasilak, panu powiem.
zapalony kolarz i amator nurkowania. Połączył te dwie dyscypliny, jak wjechał kiedyś po baletach w remizie rowerem do jeziora. To niech pan sobie wyobrazi, 12 godzin później dopiero wyjechał po drugiej stronie. No mamy się czym chwalić. No. No tak, to naprawdę niesamowita historia. A w jaki sposób udało się panu sprowadzić tylu zagranicznych zawodników? No, to było tak, żeśmy zrobili walne zebranie. Sołtys pięknie roztoczył dość mocno przerysowaną wizję. I ludzie wyczuli niepowtarzalną szansę zaistnienia na scenie międzynarodowej. Kolektywnie żeśmy sprzedali co droższe gospodarstwa i uzyskaliśmy całkiem pokaźną pulę nagród, wie pan. No to naprawdę niewiarygodne. Jestem pod ogromnym wrażeniem, jak mieszkańcy tej małej wsi potrafili się tak zjednoczyć i z heroicznym poświęceniem doprowadzić do powstania takiej wyjątkowej imprezy. Zwykli, mali ludzie, ale z wielkim sercem. Proszę jeszcze powiedzieć, jaka idea przyświeca Hiperolimpiadzie? Idea jest prosta, a zarazem głęboka. Wbrew wszelkim głosom krytyki co do przedstawicieli naszego społeczeństwa, oparliśmy się na uniwersalnej zasadzie, która na przestrzeni wieków, w trudnych sytuacjach, w chwilach, gdzie wydawało się, że już jest koniec, że nie ma szans, w okolicznościach często dramatycznych i krytycznych, bez wyjścia, tam gdzie inni po prostu rezygnowali, my dawaliśmy radę. A więc Polak potrafi. To proste, nawet pozornie banalne stwierdzenie, poparte faktami zapisanymi w wielowiekowej historii, stało się niejako platformą, że tak powiem, podwaliną hasła naszej hiperolimpiady. Wyżej, szybciej, dalej. Chciałem jeszcze, korzystając z okazji, powiedzieć o kilku... Serdecznie panu dziękuję za tą bardzo obszerną i zachęcającą wypowiedź. Teraz już przenosimy się na arenę hiperzawodów, skąd będę państwu relacjonował na bieżąco poczynania naszych głównych bohaterów. Jest już na rozbiegu, skupiony i teraz pędzi prosto w moim kierunku. Spróbuję zadać mu kilka pytań, zanim odda swój pierwszy skok. Przepraszam, panie Romualdzie! Jaką wysokość pan atakuje? A no, mój cel to 14 metrów. Mierzy pan nieprawdopodobnie wysoko. Myśli pan, że się uda? Ach, to niemożliwe, ale jak mówią, raz chodzi śmierć. No, to dlaczego pan skacze? Bo kocham sporty ekstremalne! Wow, co za odwaga! Jakaż niesłychana determinacja! Mam nadzieję, że mimo dotkliwych obrażeń i kilku złamań, Romuald Zajączek przystąpi do kolejnej próby. On przecież nigdy się nie poddaje! No dobrze, a teraz przenoszę się na główną szosę, przebiegającą przez wieś. To tutaj, właśnie za chwilę, pojawią się najlepsi zawodnicy trwającego od 5 godzin maratonu. Według najnowszych danych, po 72 km prowadzi Zdzisław Popęd, który prawdopodobnie właśnie, tak, właśnie teraz wyłania się zza zakrętu, ale w dość nietypowym obuwiu. Tak, przyglądam się, proszę państwa, to są chyba gumowilce. Zastanawiające. A podbiegnę, może uda się z nim zamienić kilka słów. Jak pan się czuje? Wstyd, panie redaktorze, wstyd.
Jak to wstyd? Ma pan za plecami świetnych europejskich zawodników. To chyba powód do zadowolenia. No patrz pan, jak to Unia Europejska potrafi wesprzeć człowieka w nieszczęściu. Zaraz. O czym pan mówi? W jakim nieszczęściu? Przecież dobiega pan już prawie do mety. Naprawdę? Widział pan ją? Moja mieta! Się bydło zerwało z łańcucha i połęta się przez cały dzień niewydajone. Mieta! Miaćka! Chodź, że jest tutaj krowa jedyna! A to historia! Przepraszam państwa za tę pomyłkę. Wziąłem tubylca za popęda. Reprezentanta klubu za laskiem. Oj, przepraszam. Ale patrzę. Tak, tak! Teraz to niewątpliwie on! Przedziera się przez chaszcze, otrząsa z pajęczyn. Lekko przygarbiony, skupiony. No, wydaje się nie utrzymywać kontaktu ze światem zewnętrznym. O, widzę jakiś przedmiot w dłoniach. Co to takiego? Proszę państwa, coś niesamowitego. Co on robi? Proszę państwa, zawodnik podczas biegu czyta książkę. Zapytam, o co chodzi. Przepraszam, że przeszkadzam. Co pan czyta? Zbrodnia i kara. Niezwykle wciągające. Jestem bardzo ciekawy, jak Ikar wplątał się w morderstwo. A w jaki sposób udaje się panu jednocześnie biec i czytać? To pana nie rozprasza? Wie pan, na takich długich dystansach chyba strasznie nudno, strasznie. A poza tym mity greckie mają w sobie tyle dramatyzmu. Przepełnione są jakąś taką pasją. Krew, miłość, zdrada, zwycięstwo. To mnie pobudza. Wow! Ciekawe. To wręcz nadzwyczajne. Taka forma dopingu chyba nie jest zakazana. Wie pan, koksić już nie pozwalają. Ale jakoś trzeba przebiec 180 km. No właśnie, tak się zagadałem. Co, nie wiem, gdzie mam teraz biec? Momencik. Teraz chyba za sklepem w prawo. Brawo, powiedziałem! Oj, 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 oj. Ach, to na pewno przez to potworne zmęczenie. A teraz, korzystając z okazji, że zbliżam się do budynku remizy strażackiej, przeniesiemy się na ring bokserski, który został tu specjalnie wybudowany na czas zawodów. Jak widać, proszę państwa, tłumy fanów mocnych wrażeń oblegają budynek remizy strażackiej w Bobrze Wielkiej. No, słynie ona w okolicy ze swych już kilkudziesięcioletnich tradycji pojedynków, może bardziej amatorskich, ale niezwykle zaciętych i krwawych, w których brali udział zazwyczaj uczestnicy wesel, imprez komunijnych czy sylwestrowych. Ale dziś oficjalna bokserska walka w wadze ciężkiej, no, która naprawdę przyciągnęła tutaj tłumy fanów z pobliskiej miejscowości. No, udało mi się wejść do budynku. Muszę się jeszcze przecisnąć do środka sali. No, jeszcze, przepraszam, jeszcze chwilkę, bo muszę przecisnąć do środka. Ach, no i już zająłem moje stanowisko komentatorskie. Tak, muszę się chwilę zorientować, co się tutaj dzieje.
proszę Państwa, trwa właśnie 24. runda pojedynku prawdziwych długodystansowców. Dariusa Zęba Brakisa z Grecji i Chrisa Mordewalera z Holandii. Widzę, że zawodnicy są już mocno wyczerpani. Nie będziemy więc oglądać pewnie zbyt wiele ciosów. Ale tu chodzi przede wszystkim o to, kto najdłużej utrzyma się na nogach. Ogromna koncentracja. Zawodnicy od kilkudziesięciu sekund starają się określić pozycję przeciwnika. Zęba Brakis z trudem podnosi teraz lewą rękę. Być może za chwilę będziemy świadkami zaskakującego ataku. Rośnie teraz napięcie. Tak, tak, teraz widzę wyraźnie ten ruch w kierunku przeoranej twarzy Mordewalera. Och, Holender! Z jakąż dynamiką uniknął tego zabójczego ataku. To nagłe zwiększenie tempa kosztowało obydwu pięściarzy wiele energii. Tak, teraz trochę czułości. Zawodnicy nawet na chwilę nie zapominają o potrzebie budowania silnych więzi przyjaźni między narodami Zjednoczonej Europy. Ach, no to wzruszający obrazek. Kołyszą się teraz w objęciach, ocierając się symbolicznie, mieszając swoją krew i pot spływający po muskularnych torsach. No tak, mamy chwilowe zatrzymanie akcji, ale za moment, zgodnie ze scenariuszem, Chris Mordewaler, mimo widocznej sympatii do przeciwnika, przygniatającym uderzeniem powali Greka na deski. Ta dramatyczna scena, ale jakże wymowna, została celowo zaaranżowana przez Federacje Bokserskie Krajów Europejskich. Wyrażać ma potępienie dla poczynań greckiego rządu, jak również ma podkreślić, czy nawet w pewnym sensie wyszydzić kiepską kondycję sportową narodu o tak wspaniałych tradycjach olimpijskich. O, właśnie na ten moment czekaliśmy! Tak, proszę Państwa, wielkie zwycięstwo Holendra, choć prawdopodobnie już nie ma świadomości tego, co się wydarzyło. Ale o wszystkim dowie się pewnie z porannych gazet, które już zresztą przed pojedynkiem zostały wydrukowane. Specjaliści natychmiast udzielają obydwu zawodnikom pomocy medycznej, wynoszą ich zmasakrowane ciała z ringu. Ach, jaki to był niesamowity pojedynek! Tak, boks to piękny, męski sport. Oj, sam chętnie bym się poboksował. Aż łezka kręci się wokół, jak przypomnę sobie zabawy taneczne z czasów wczesnej młodości. No dobrze, teraz muszę się przecisnąć do wyjścia. No, przepraszam. Przepraszam. Spróbuję dostać się do wyjścia, ale... Oj, no chyba nie uda to się bez użycia siły. Mam nadzieję. Przepraszam. Jezu, radia kontestacja jest. No, no. To jest radia Maria. Przepraszam, powiedziałem grzecznie. Halo, halo, Remku, halo. Halo. No, wygląda na to, że na chwilę straciliśmy kontakt z naszym komentatorem. No więc zapraszam na krótki blog reklamowy przygotowany przez sponsorów Hiperolimpiady. Słuchacie Jasnej Strony Mocy w kontestacji. Czy to żubr? Nie, to szczęśliwe, zdrowe krowy z gminy Budźbyszyn, dające pyszne, pachnące naturą mleko. Właśnie z tego mleka od 30 lat produkujemy najlepsze na Podlasiu sery, jogurty i śmietanę. Pamiętaj, osem Budźbyszyn, mleko pachnące naturą.
Jesienią, jesienią sady się rumienią, czerwone jabłuszka pomiędzy zielenią. Czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki, świecą się jak gwiazdy pomiędzy listeczki. Pójdę, ja się pójdę, pokłoni się jabłoni, może mi jabłuszko w czapeczkę uroni. Pójdę, ja do gruszy, nastawię fatuszka, może w niego spadnie jaka śliczna gruszka. Może tak, a może nie. Ale na pewno najpiękniejsze dojrzałe owoce znajdziesz w hurtowni Grażyna w Bobrze Wielkiej. Oferujemy najsmaczniejsze gatunki jabłek, gruszek i śliwek w super atrakcyjnych cenach. Przy zakupie 10 skrzynek owoców jedna gratis. Pamiętaj, czerwone jabłuszka, złociste gruszeczki, tylko u Grażyny w Bobrze Wielkiej. Wynajem maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych, firma Siernisko ze starej moczalni. Oferujemy nowoczesne maszyny w szerokim zakresie przeznaczenia. Glebogryzarki, kopaczki do ziemniaków, pługi zrywalne, obracalne i zagodowe, przenośniki ślimakowe i pneumatyczne, rozrzutniki obornika, śrutowniki bijakowo tłoczące, śrutowniki walcowe, wały strunowe, przetrząsacze oraz najnowocześniejsze wybieraki szczękowe. Ponadto oferujemy wynajem kombajnów, usługi zbioru zbóż, jak również rzepaku, kukurydzy, a także roślin matylkowych. Zaufaj naszemu doświadczeniu, a zamienimy twoje pole w siernisko. Halo, halo! Po małych problemach technicznych ponownie łączę się z Państwem z miejscowości Bobra Wielka na Podlasiu. Och, proszę Państwa, jakież wielkie emocje! Nie sposób ustać w miejscu, będąc tak blisko tych fantastycznych sportowych zmagań. Jestem niesamowicie podekscytowany, no wręcz bliski eksplozji. A to już kolejny bohater hiperolimpiady. Czołowy młociarz gminy Buchaje, Emil Sztacheta. Emil teraz przygotowuje się do rzutu. Rozkręca powoli swój młot. Ach, jak naprężają się jego muskuły. Jaka w nim drzemie ogromna siła. No ciekawe, jaką odległość osiągnie. Czy pobije rekord powiatu? Nabiera tempa. Macha teraz tą ciężką kulą na łańcuchu, jakby była zwykłą małą piłeczką. Och, wygląda jakby mu się miało zaraz zakręcić w głowie. No, kręci się ciągle, kręci. No rzucaj, panie Milu! Ale nie! Jeszcze raz, jeszcze jeden obrót. A to staje się już troszeczkę irytujące. Może brakuje mu odwagi, a może to tylko jego właśnie taka taktyka. No! W końcu wypuścił tą swoją zabawkę! I teraz ciekawe, jak daleko poleci? Wszyscy obserwują szybujące wysoko ponad trybunami młotem i sztachety. Reflektory rzucają wysoko jasne światło. Właśnie teraz przeleciał nad stadionowym parkingiem. Minął baru szwagra i wydaje się, że zmierza w kierunku gdzieś tam stodoły, tuż obok sklepu spożywczo-przemysłowego. Oj! No, niestety. Tego się chyba tutaj nikt nie spodziewał, ale na szczęście obyło się bez żadnych ofiar w ludziach. No, za śmierć drobiu, trzody chlewnej oraz bydła właściciele oczywiście otrzymają na pewno wysokie odszkodowanie. Ale tu wszyscy mieszkańcy wsi są przygotowani na tego typu nieszczęśliwe wypadki. Zdają sobie sprawę, że zawodnicy biorący udział w zawodach są po prostu nieobliczalni i może stać się wszystko. Ale właśnie o to chodzi. O tą adrenalinę, o te olbrzymie emocje, których trudno było doświadczyć
oglądając zmagania większości naszych sportowców w Londynie. Właśnie podano informację, że młotem Mila Sztachety poszybował na nieprawdopodobną odległość. Proszę Państwa, 157 metrów! Cóż za rekord! No nie do wiary! Ale jestem ciekawy, co zmobilizowało tego nieznanego dotąd młociarza reprezentującego klub Jutrzenka z gminy Buchaje do osiągnięcia tak oszałamiającego rezultatu. Co za euforia! Kibice oblegli strzał, unosząc go na ramionach. Proszę Państwa, kobiety rzucają kwiaty, skandując to piękne imię Emil. Co tu się dzieje? Dzieci chwytają się za ręce, tańczą w utworzonych kołach, skaczą, śpiewają hymn narodowy. Proszę Państwa, no szkoda, że nie możecie tego zobaczyć. Mam nadzieję, że w jakiś sposób możecie sobie to wyobrazić. Co tu się dzieje? No dobrze, ja już pomału kończę naszą relację. Zapytam przychodzącą właśnie starszą panią, prawdopodobnie mieszkankę Bobry Wielkiej, co sądzi o odbywających się tutaj zawodach. Dzień dobry. W zasadzie dobry wieczór. Proszę o kilka słów na temat hiperolimpiady. Dobry wieczór. No, co ja mogę powiedzieć? No, to jest wesoło, trzeba przyznać. Jakaś rozrywka w końcu. No tak. A czy uważa pani, że zorganizowanie tak wielkiej imprezy w waszej wsi przyniesie jakieś korzystne rezultaty? Oj, panie, jakżeby inaczej. Wcześniej to chłopy pod barem tylko siedziały, a teraz sportsmenami każdy chce zostać. Trenują od 5 rano, ciężary podnoszą, za krowami biegają, w stawie pływają. No i spożycie spadło, co najważniejsze. No, zarobków to oni jeszcze nie żadnych nie mają z tego, prawda? Ale najważniejsze to myśleć pozytywnie i się nie poddawać. No tak, oczywiście, nic dodać, nic ująć. I tym optymistycznym komentarzem rdzennej mieszkanki Podlasia pani... Przepraszam, jak się pani nazywa? Amanda Chłystoń. Tak, pani Amandy Chłystoń. Prawda, żegnam się z państwem i kończę relację z pierwszego dnia hiperolimpiady w Bobrze Wielkiej. Dla jasnej strony mocy komentował Remigiusz Matuszkiewicz. Oddaję już głos do studia w Koszalinie. Do widzenia państwu. Remku, wielkie dzięki za twój pobyt w Bobrze Wielkiej i za całe twoje sprawozdanie i wszelkie komentarze, mimo różnych technicznych problemów. Myślę, że było całkiem niezłe i dzięki, że oddałeś te emocje, które odbywały się tutaj w Polsce, mimo tego, że oczywiście nikt tego nie pokazał, kontestacja jakby jest czujna i my też jesteśmy czujni, odkryliśmy takie miejsce w Bobrze Wielkiej Hiperolimpiada. Dziękuję już bardzo, ponieważ czas nas goni. Niech moc będzie z wami. Niech moc będzie z tobą. Kontestacja.com. Radio ludzi myślących.